Hej Miles, MJ przylatuje we wtorek. Mógłbyś wziąć za mnie patrol? No pewnie. Trochę jej nie było, nie? Na pewno się cieszysz, że wraca. No, trochę się dziwię, że Sable ją puściła. MJ opisała ją jako zimną, wyrachowaną i bez poczucia humoru. W Simkarii to wielki komplement. Teraz to najlepsze przyjaciółki. To dopiero tandem. No i nieco przerażający. Dobra, zadzwonię we wtorek. Cześć i jeszcze raz dzięki. Witam serdecznie. To gramy misje poboczne. Spider-Man Miles Morales. Dobrze, mamy dyżur. Dostępna aktywność, ale ja bym chciał w dzisiejszym odcinku sobie zajrzeć w dwa miejsca, czyli tak, tutaj mamy trop, misja poboczna, tu bym chciał, żetony 10 razy, tak? Tu bym chciał sobie to ogarnąć i do chaty iść. Chciałbym, a i zobaczymy jak to będzie czasem, nie? Chciałbym tak w pół godzinki odcinek zrobić, zobaczymy jak to będzie, nie chciałbym dłuższego robić. Dobra, to lecimy. Lecimy sobie do... musiałbym sobie zaznaczyć może, co? Da radę zaznaczyć? Da radę, nie? Artystka uliczna Hayley wie coś o ludziach, którzy rozbijają się po Harlemie. No dobra, tu mamy takie... Tu coś mamy, ale to... To jest takie tam... rozbój. Tak. I jeśli chodzi o to wyzwanie, serię 10 ciosów, dodatkowe cele, a to już mamy zrobione, to tutaj widzę. No, bo one się będą pojawiać raczej. Co chwila się będą pojawiać te same i będziemy powtarzać w kółko. Mamy 71% gry. Chciałbym do stówki przejść gierkę na 100%, a potem zostaną te czerwone punkty, nie tylko do... Ale to i tak to nie warto tego robić, raczej bo to będzie w kółko i w kółko. Tutaj sobie polecimy, gdzie są budynki dłuższe, wyższe, dłuższe. Aplikacja miłego Spidermana zgłasza niemiły handel bronią w okolicy. Wizyta domowa. O, tu tutaj było, tutaj. Zleciliśmy koło nich. O, tutaj. Cyk. Czas na imprezę. No dobra. Mama ma rację. Przepięknie tu jest. Hej. Jesteś Hayley? No zdjęcie. Zdjęcie. Zawsze może się odezwać przez apkę. Ganki mówił, że wiesz coś o gościach, którzy rozrabiają w Harlemie. Poszłaś za nimi? To dość ryzykowne i odważne. Polecę tam i rozprawię się z nimi. Będziemy uważać. Ale kotka nie widziała nawet. Dobra, to lecimy. 1200 metrów. Ja chciałem do domu lecieć. Hej stary, Hayley powiedziała mi, gdzie znajdę bazę naszych kolegów. Spróbuję im odciąć możliwość komunikacji z szefem. Sprawdzę maszty telefonii, przejrzę połączenia sieciowe. Może dowiem się, jak rozłączyć ich na dobre. Super, odezwę się na miejscu. O, tu mamy ten. Dobra, weźmiemy sobie to od razu. Tu mamy kapsułę czasu. Jest. Kapsuły czasu, jest. Mamy. Przy okazji, nie? Czemu nie? O, tu jest druga.
Przy okazji sobie weźmiemy to. My się kierujemy tutaj. Tu mamy jeszcze jedną kapsułę czasu. A my się kierujemy tutaj. Mamy trop. Misja poboczna, dobra. Okej, to sobie weźmiemy co? Tą? Tą sobie weźmiemy chyba. Pójdziemy sobie na lewo gdzieś. Na lewo bardziej. Czy nie? Jest ta kapsuła czasu. Dobra, to chyba sobie nie weźmiemy kapsuły czasu, bo to gdzieś jest do dole. 800 metrów? Tutaj? To nie jest dalej? 800 metrów? Mi się wydaje, że jest dalej. Co to było? Akrobata. Świetna seria, dobra, fajnie, dziękuję. Minęliśmy już. Kapsuła czasu będzie gdzieś tam. Obok jest. Tutaj gdzieś kapsuła czasu jest? W tym miejscu? Tutaj gdzieś. Tutaj bardziej. Nie pokazuje mi jej na mapce. No ej, skanuję i co? Nic nie widać. Jest tam. Trzeba zaznaczyć. Sorki, sorki, nie chciałem przestraszyć. Ja tylko po kapsułę. Gdzieś tu się znajduje kapsuła. Niżej jeszcze? W środku budynku? Otworzymy to? Nie. To idziemy na dół. Spoko strój. Cześć, Spidermanie. Kto to? Prościzna. Prościzna, no jasne, że tak. W ósmej klasie zwiedzałem Oskorp. Finn była sceptyczna. Twierdziła, że kiedyś zniszczą Nowy Jork. Oddech diabła prawie to zrobił. Identyfikator gości. Dobrze, dobrze. Dobrze. A mieliśmy to jeszcze, mieliśmy. Finn zawsze brała się za nową książkę, zanim skończyła poprzednią. Czasem podbierała mi to, co czytałem. Mówiła, że dba o mózg. Okej. Okay. 5:16. Zdecydowanie ich kryjówka. No. Zbędę się ich i zobaczę, czy dam radę zamknąć cały interes. No to miłej nawalanki. Dzięki, dzięki. Ciekawe, czy będziemy... O, tutaj. Eliminacja, dobra, fajnie. Ciekawe, czy będzie... Właśnie niedługo mam się z nim zdzwonić. Nie twoja wina, że pojawił się pająk i pokrzyżował nam plany. Szefa obchodzą tylko efekty. Ale robisz dla niego od lat. Bo dotąd miałem efekty. Jak żyje Nowy Jork? Miasto możliwości. Ciekawe, czy będziemy niewidzialni z kotkiem i z plecakiem. A mamy takie ten, jeszcze tu mamy studnia grawitacyjna jest i mamy tutaj takie dwa ten. Rok temu nie było tak zimno. Fajnie. To byśmy sobie tutaj wstawili. O, między nimi tutaj gdzieś tak. O. A co zmalował? Mamy to. Szef mówi, że jeśli dowiedzą się, jak się z nami kontaktuje, to porobią. Ty jednego tylko? Nie. A tam tych dwóch to ten, tylko oszołomiło. Tam. Powiedzmy, że szefowi coś się stanie. Na przykład trafi do izolatu. Kto go zastąpi? A co? Liczysz na awans? Myślisz, że...
Ciekawe jak studnia działa. Weźmiemy studnię sobie. A. Studnia działa tak. No to lipa trochę. Myślałem, że to będzie ładnie będzie działać. A to musi być bardzo, bardzo blisko taki. Studnia grawitacyjna. Będziesz cierpieć. Tego załatwimy. Studnią. Prosto w niego trafimy. I żyje. Cholera. Tylko ogłusza tak. Szkoda, myślałem, że będzie to lepiej działać. Nie ukryjesz się, Spider-Manie! Co to za hałas? Uważaj na pająki. No. Teraz tego jeszcze. No chodź, no chodź. Podejdź tu bliżej. Podobało mi się. Piękna sprawa. Tu jeszcze jeden jest na moście, nie? O, tutaj jest ten jeden. Tego bym załatwił. Tego bym załatwił. A ten z góry? Cholera, tego z góry bym załatwił też, ale nie mam. No, bym sobie wziął te tutaj, ale nie ma już. Załatwię go? Jest. O, chyba mnie widzą. Chyba widzą mnie. Patrz, z plecakiem. Niewidzialny. Ja coś takiego się nie pisałem! Jesteś trupem! Jeszcze staniesz? Nie, już nie stanie, dobra. O cholera, ale trafili mnie. Jest mój! Tutaj jest ten gościu. Trzymaj! Ciągnąć go tu! Ale mnie trafili. A ten ma granatnika, ma, muszę do niego iść. Gdzie on jest z tym granatnikiem? Proszę bardzo! Celuję w Spidermana! Gdzie on jest z tym granatnikiem? Dostałem, cholera. Tego dużego chciałem załatwić, ale dobra. Gdzie on jest? U góry jest? Gościu jakiś? Muszę się skupić. Tu jest gościu. On miał bazukę? Nie. Ten nie ma bazuki. Niespodzianka, co? Jeszcze gościu miał bazukę. U góry jakiś chyba. Mi się wydawało. No dobra. Nie jest tak źle. Chociaż... Mamy coś? Mamy coś. Dobra. Tego, tu ten ma bazukę, to sobie go... Ktoś tam jest? Dobra, jest. Tu miał bazukę, to go... Raz, dwa. I teraz byśmy musieli sobie po kolei znowu atakować. Tego wielkiego wziąłem. Chwila przerwy? Tego wielkiego wziąłem. Nieźle poszło. No pokaż się, pajęczaku! Jednak to nic. Teraz eliminacja. Zjadaj póki możesz, gnojku! Celuję! Wiesz co? Popatrz się, ty! Koniec! No chodź tak.
Gdzie oni są? Wszyscy? Nie, jeszcze nie wszyscy. Gdzie oni są? Muszę je teraz szukać, takich mało. Załatwię cię! Chciał mnie trafić. Trafił swojego chyba. Żaden z ciebie, Spider-Man! A ja mam ten, dobra. Tu jestem. Chodź tu! Już? Ten jeszcze żyje. Chodź to! To twoje? Ale dostał. Wykończenie gotowe. Dobra, to co? Stanie jeszcze? Dobra. Muszę tam wejść. Musi być wejście. Musi być wejście. Jest tutaj coś żółtego. Otworzymy sobie. Jasne. Może to koło zębate. No, to już mamy wprawę taką fajną. Nie tego się spodziewałem. Musi być coś więcej. Ślady są. A my tu nie byliśmy już? Byliśmy już tutaj, nie? Chyba. W jakimś miejscu podobnym? Czy tak, czy tym samym? Ślady, które znikają. Okej. Okay. Byliśmy tutaj już w jakimś miejscu takim podobnym, nie? W ostatnim chyba odcinku, czy przedostatnim. Przycisk, którego nie wolno wciskać. Zaryzykuję. A ja go wcisnę. Hej, sprawdziłem sieć. Połączenia wideo z tratwą na pewno wychodzą stąd. Trzeba zerwać połączenie, zepsuć komputer, byleby nie mieli kontaktu z szefem. Dokładnie. A jak to się stało, że ja tutaj byłem już? Złowrogo wyglądająca podziemna kryjówka, w której planowali akcję przeciwko Harlemowi. Znowu tutaj? Nieźle, nieźle, nieźle. Cholera, co tu się dzieje? Czy ja to nie dokończyłem tego? Fist północ. Salon Caleba, podstacja, wszystkie ich cele. Kasa, ziemia, władza. O. Gość chce mieć wszystko. O, tutaj jest coś. Kasa. No tak, no byliśmy tu. Ich szef jest nadziany i bez napadów na banki. No tak. Komórek. Pięć? Ale długo liczyłem. O, bazuki są. Naprawdę mają gdzieś, że mogą kogoś skrzywdzić. Byleby zadowolić szefa. O. Komputer. Tu jeszcze coś jest. Ktoś tu zainwestował w dobry zoom. Chcą mnie znaleźć. To dlatego Pete powtarza, żeby nie zdejmować maski. Jakie zdjęcie zrobili. Obróć. Przeczytaj. To z pewnością nowy Spider-Man. Szef każe go znaleźć i zabić. Tak chyba ostro? To sobie pożyczę. Tak ostro? Pomożesz z atakiem hybrydowym? Pewnie, ale najpierw spróbuj V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Jeśli to wszystko należy do tego, o kim myślę. Co się dzieje? Kim jesteś? O kurde. Fisk? Przebierający się dzieciak, udający, że jest Spider-Manem. Mogę przerwać połączenie stąd. Niech nie przestaje gadać. Fisk, powstrzymałem twoich ludzi w Harlemie. Nie zagrażasz mojej dzielnicy. Twojej dzielnicy? Coś takiego. Zobaczysz, że jeśli staniesz mi na drodze, ucierpią właśnie te osoby, które chcesz ochronić. No dobra, mamy zrobione. Co to znaczy? Complete? Nie wiem. Czy nie, complete? Musimy to rozgryźć. Popsuć miałem coś, nie? Komputer, tak? Miałem popsuć? Czy nie? Miałem popsuć komputer? Miałem popsuć komputer. Zniszczyć. Dobra, wychodzimy. Thank you.
Lepiej wrócę do Hayley i dam jej znać, że się nimi zająłem. Ale miałem zniszczyć, tak? Czy on tak mówił na początku, nie? Jak wchodzi tutaj? Udaj się do parku. No dobra, to się udamy do parku z powrotem. Jasne. Dobra, ale chyba tędy, co? Udamy się do parku. Po drodze mamy. Tu mamy coś. Wyzwanie shadow. Shadowania. Skradania, shadowania. Skradania się. To sobie zrobimy później. To tu się udamy. Po drodze. 800 metrów. Co to jest dla Spidermana? Miles, Hayley napisała. Ludzie Fiska atakują park CJ Walker. Przecież ich wykończyłem! Część jeszcze przesiadywała w okolicy. Musisz się sprężać. Urządzają rozróbę na imprezie. Powiedz Hayley, że już lecę! Tylko sobie wezmę kapsułę czasu. Czy nie mam brać tego? Czy naprawdę mam się spieszyć? Nie poczekają, czy nie? Tutaj jest, na tym. A, tutaj jest, dobra. Sukces. Lecim. Piłka. Uuu, to było dobre. Raz powiedziałem Finn, że lubię piłkę nożną, więc ruszyła na arcytrudną misję, żeby ukraść dla mnie piłkę w trakcie meczu towarzyskiego. Dla przyjaciół zrobiłaby wszystko. Dobra. Jedziemy. Pomóc jej. Do parku. I znowu będzie walka. No tak. To tak, tutaj pomożemy jej z nimi na tym napadzie i udamy się do chaty, bo tam coś w chacie będzie, coś chyba też konkretnego. Ale tutaj się dymi coś. Jeden załatwiony. O, przyjechało więcej. Ten duży przyjechał. O, duży przyjechał. To go od razu z prądu. Nie trafiłem. Ale leży, patrz. Co on zrobił? Dobra. Prądem go. Miles, Hayley dała mi znać, że zdążyła wyprowadzić ludzi. Kryją się w miejscowym sklepie. Staniesz jeszcze? Zastanawiałem się, gdzie są wszyscy. Niech tam siedzą, dopóki nie rozprawi się z tymi zbirami. Okej. To twój koniec, Spider-Manie. No chyba nie. Wymocha stąd! Staniesz jeszcze? Staniesz? Z bazuką? Harlemie byle dzieciak was załatwi! Pora dać ci nauczkę! A cię załatwiłem, co? Nie spodziewał się tego. Nie masz szans! No, ty jeszcze stoisz?
Ziemi dostał. No. Jeszcze ktoś? Dawaj tutaj. Mam go! Zgarnij się! Wracaj na ziemię! Hop do góry. Hop do góry. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś. Ten jeszcze ostatni chyba. Codziennie spuszczam łobot tak jak się ja. Jest. Studnia, studnia grawitacyjna. Karlemu strzeże Spider-Man. Studnia grawitacyjna raz jeden. Dostałem. Nagrodę. A tutaj bez jest, plecaka. Nie ma sprawy. Na filmiku. To też mój dom. O, szarik dostał. O, szarik dostał. No tak, teraz szarik obnimy. Nie sądzę. Pa, Heidi. Oby do zobaczenia. No. Mamy trop ukończone. Wykurzyliśmy Fiska z Harlemu. Razem. Nie próbuj się z tym nie zgadzać. No dobra, racja. Zrobiliśmy to razem. Jakie to uczucie być miłym Spider-Manem z sąsiedztwa? Całkiem spoko. Nie ukrywam. O, byłbym zapomniał. Usłyszała ona zdaninka Hart. Zaprosiła mnie do swojego show. No ekstra! Masz tremę? Tremę? Nie, ale w co powinienem się ubrać? W przypadku podcastu to chyba mało ważne. A co jak usłyszy, że mam na sobie dres? Co jeśli będzie chciała włączyć kamerki? O kurde, muszę się szykować. Nara! No, nara, nara. Masz kostium lub modyfikacje dostępne na stronie kupienia. Kostiumy... No jest. Jest coś. No jest, jest. A tutaj możesz wybrać coś. Zobaczcie. Możemy sobie kupić coś. Mamy 30 żetonów, tak? Zobaczcie, jaka... Jaki wybór. O. Animowany kostium. A ten? Kostium Spider-Man Uniwersum. Za 18, tak? Modyfikacja jest. Modyfikacja. Każde szóste trafienie w serii powoduje dowite ogłuszenie wroga. Niewidzialna furia. Ataki wręcz zapewniają dodatkowy czas kamuflażu za każde trafienie. Niezniszczalne. Ataki po idealnym uniku zadają 50% więcej obrażeń przez 5 sekund. Siatka indukcyjna zapewnia niewielką ilość zdrowia za każde trafienie wroga ogłuszonego jadem. Klimatowersum. Dzięki tej modyfikacji wskoczysz do Spider Uniwersum, a twój kostium będzie wyglądał jakby pochodził z innej ziemi. A, czyli on będzie pochodził, czyli on będzie tak się, jakby to powiedzieć, będzie miał mniej klatek, tak, na sekundę? On będzie tak się, będzie w ogóle, nie będzie taki płynny, o. No dobra, tu jest plus, tarcza jadu. No to mamy ten, jeszcze 12 żetonów. To kosztuje 10,
To kosztuje 12, 8, 10. Ale to jest ten kupiony, to można sobie to ten. Każde szóste trafienie to nie. Ataki wręcz zapewniają dodatkowy czas kamuflażu na każde trafienie. Ataki po jednym idealnym uniku zadają 50% więcej obrażeń. Wszystko jest fajne, nie? Zapewnia niewielką ilość zdrowia. Nie wiem. To pierwsze lepsze przykład wezmę. Ataki wręcz zapewniają dodatkowy czas kamuflażu. Ale tam, wezmę to. Niech będzie. Aby coś było. Do przodu. Będziemy korzystać. Mamy to. Aha. To sobie weźmiemy. Tutaj mamy coś. Odblokowane. Bum. Bam, bum, bam, łup. Dzięki tej modyfikacji zajrzysz do Spider Uniwersum i doświadczysz efektów dźwiękowych walki rodem z innej ziemi. A sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie to. Idziemy. I idziemy chyba. Aha, nie wiem. O, widzicie? Jak się ten w ogóle nie pasuje, nie? Do tej grawitacji. Ale to wygląda. Bum, bum będzie, te efekty będą, dobra. Mieliśmy do chaty iść, nie? Idziemy do chaty. Ludziska, chcę tylko powiedzieć, jak dobrze się stało, że mamy nowego Spidermana. Dobrze słyszeliście? Zero cenzury, tak nadajemy. Ostatnio porwano pewną kobietę z Harlemu. Nim policja w ogóle przyjęła zgłoszenie, odnalazł ją Spider-Man. Od pojawienia się Roxxon w Harlemie nie jest lekko. Mam nadzieję, że Spider-Man przywróci mieszkańcom nadzieję w te święta. Słuchacze, okażcie mu wsparcie w mediach społecznościowych i przekażcie datki na kampanię Rio Morales, jeśli nie chcecie, by korporacja rozpanoszyła się w sąsiedztwie. Pamiętajcie, czyśćcie filtr suszarki po każdym użyciu. Pa! A teraz płynny jest. Na filmie. Dobra. A gdzie on ma tego kota teraz? W plecaku jest? Gdzie ten kot jest? Ej, a kot? Muszę się przespać. A, trzeba się przespać. Tu jest strój. Muszę się przespać. Zaraz pójdziemy spać. Nic nie można zrobić? Nic? O, łazik jest. Zobaczcie, łazik jest. Gdzieś tam się już ten... Trochę się tu chyba pozmieniało, co? O, ten gank zostawił żarcie. Się śpieszył gdzieś. Trochę się pozmieniało tutaj, nie? No już maski i stroju nie musi ukrywać, matka już wie. Co i jak. Dobra. Nie pogramy? Nie. Na klawiszach? Też nie. To idziemy. Położymy się. 33 minuty. Okej. Okay. Czas na krótką drzemkę. Noc. Dzień. Jej się śpi. Wieczór. Drugi dzień? Od mamy. Wskazówka do podchodów. Bawiliśmy się w to z tatą. Teraz pora na mamy? O, podchody. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Miles. Gotów na najlepsze podchody w życiu? Oto pierwsza wskazówka. Patrząc na park, dźwigając świat na barkach, strzeżemy wskazówki. Jakiś posąg będzie chyba do znalezienia. Ten, co tam trzyma świat. Teraz tak. No dobra. Niech będzie. Zrobimy sobie
podchody. Najlepsze w życiu, no bo teraz on jest Spider-Manem, ona wie, to teraz ona wie, że podchody mogą być na... Kurczę, przecież te podchody mogą być w całym... Kurczę, w tym, całym... mieście. Sprawdzę to. Ciekawe, co wymyśliła. No ta. Na mnie już czas. Muszę się zbierać do Muzeum Historii Naturalnej. Dobra. Okej, to sobie pójdziemy tam. Pocztówki. Pocztówki. Jedna z ośmiu. Osiem będzie pocztówek do znalezienia, tak? O, możemy się rozejrzeć. Po chałupie. Po mieszkaniu. Wskazówki same się nie znajdą. No dobra. Radna Rio Morales. To wygrała jednak. Brzmi dobrze. Jest radną. Wygrała. O. Telewizor jest. A przecież tu był ten, gramofon był, nie? Tutaj. Spójrz. Chyba mogę już wyjść. Spójrz. No ja nie będziemy tego robić. Może kiedy indziej spojrzymy. Ale spójrz, tam pisało, nie, że włącz, tylko spójrz. Muszę znaleźć nowe miejsce dla winyli. O właśnie, no tak. Nowe miejsce. No bo tutaj stał, nie? Gramofon. Dobra. W kuchni coś jest? Czyściutko jak zawsze. No ta. O, taki stojak muszę zakupić. Do papieru. No, musiałbym sobie takie coś załatwić. Bo nie mam. Łazience nie. Dobra, to co? Dobra. To sobie tutaj zakończymy ten odcinek. I pójdziemy sobie. Ty patrz, ma dwie pary butów, takich samych. Czy gra nie ogarnęła, że on zdjął? No nie wiadomo teraz, jak tutaj. Dobra, to teraz sobie zakończymy w tym miejscu odcinek. I zaczniemy sobie. Kolejny odcinek poświęcimy na szukaniu tych pocztówek. Także dzięki, że jesteście. Jeżeli obejrzeliście do końca, to zostawcie łapkę. I co? Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć.